Cześć, witam Was serdecznie na kolejnej liście Top 10. Dzisiaj będę mówić o moich ulubionych grach Area Control. Są to gry, w których mamy jakiegoś rodzaju jednostki na planszy, staramy się zdobywać przewagi, staramy się mieć więcej niż przeciwnik. Ogólnie rzecz biorąc, ciężko jednoznacznie określić tę mechanikę, bo Board Game Geek podaje to jako Area Influence Area Control, czyli niejako i mechanika, gdzie kontrolujemy teren, gdzie nie ma przeciwników, jak również mechanika, kiedy po prostu mamy czegoś więcej na danym polu i wtedy mamy z tego jakieś korzyści. Ja skupiałem się na swojej liście na grach, które w moim przekonaniu bardzo dobrze robią Area Control, czyli czujemy, że mamy presję, czujemy, że musimy komuś coś zadać, czujemy, że musimy bronić swoich ziem. Tak więc często to będą gry, które powiedzmy po części mniej mi się podobają, ale będą wyżej na liście, ponieważ lepiej się sprawdzają jako gra z kontrolą terenu. Także może teraz kilka słów o rezerwie. Nie zmieścił mi się na przykład Star Wars Rebellion, który jakby bardzo dobrze robi Area Control, ale faktycznie tam jest dużo innych rzeczy, które dzieją się w czasie rozgrywki, dlatego to nie jest dla mnie tak kluczowa mechanika w tej grze. Nie zmieścił się również Tikal, ponieważ odnoszę wrażenie, że w Tikalu zdobywamy tę większość, punktujemy, ale przeciwnik w tej samej turze nam odbiera, też punktuje i nie mamy tutaj takiej presji, że chcemy kontrolować to terytorium i zabrać przeciwnikowi, bo przeciwnik nam zabierze, nic nam się nie dzieje. Mamy Saita, który też polega na tym, że zajmujemy duże pola i nam to punktuje, ale mamy dużo innych dróg do zwycięstwa, dlatego to nie jest takie mocne area control. Mamy Blood Rage'a, który też polega na tym, że walczymy na planszy, też punktujemy za terytoria, ale jednocześnie dostajemy punkty za wiele innych rzeczy i nie czułem, że to jest mocne area control. Kemet, to samo, bijemy się na planszy, zdobywamy nasze świątynie, ale równie dobrze możemy ich nie zdobywać, a możemy po prostu tłuc innych na planszy. Mamy Metalum, który jest całkiem niezłą grą w tym gatunku, mamy Studium w Szmaragdzie, drugą edycję, którą grałem. Mamy również Age of Empires, także widzicie, tych dobrych i bardzo dobrych gier jest dużo. Niektóre się nie znalazły na liście ze względu na to, że mniej mi się podobają, a niektóre ze względu na to, że to nie jest jakby ich główne zadanie pokazywanie wam, jak można zdobyć przewagę na planszy. Także przechodzimy do mojego numeru 10, jest to Small World, czyli gra, w której bierzemy rasę, bierzemy cechę, łączymy ze sobą, zdobywamy terytoria, żeby ta terytoria dały nam jeden punkt za każde pole, plus to, co daje nam umiejętność specjalna rasy albo po prostu nasza ta pasywna. No i to jest takie typowe area control, czyli faktycznie, jeżeli ktoś nam zabierze dużo terenu, my tracimy dużo punktów. Jeżeli trzymamy ten teren, to punktujemy. I jest tam taki fajny motyw, tak? Czyli mamy duże terytorium, no to trzymamy go do końca gry i nie wymieramy naszą rasą i to będzie nam dawało zwycięstwo. Także to jest typowa gra, gdzie staramy się jak najdłużej utrzymać terytorium, jak największe, jak najlepsze pozycje przyjmować, robić obozowiska w górach, bo wtedy ciężej jest zdobyć nasze tereny, także bardzo dobra gra, w której mamy tego typu ciśnienie, żeby trzymać te nasze terytorium. Mój numer 9 jest to The Godfather, Ojciec Chrzestny, czyli najnowsza gra w tym zestawieniu. Gra, która niedawno, mogliście zobaczyć recenzję. Wystawiamy gangsterów w dzielnicach, zdobywamy przewagi, zdobywamy nasze dzielnice po to, żeby każdy, kto przychodzi do naszej dzielnicy, dawał nam również akcje za to, że używają akcje na naszym terytorium. Jak również mamy drugą taką fazę gry, fazę kontroli, gdzie zdobywamy znaczniki w konkretnych właśnie miejscach, tam gdzie mamy po prostu więcej naszych pracowników, czy to członków rodziny, czy to gangsterów. Także ciągle tam liczymy, ciągle zastanawiamy się, czyli jeżeli wystawię członka rodziny na środku, to on zbierze mi tę przewagę, czy nie zbierze. Także tego typu zagwozdki tutaj się pojawiają i ciągle mam tam ciśnienie faktycznie, że ktoś dybie tutaj na moje terytorium. Zastanawiamy się, czy opłaca się być pierwszym, czy może w ostatniej rundzie, bo wtedy przy remisie na iluś znaczników przewagi, to ten, kto wystawił ostatni, tak naprawdę ma. Są różne sposoby, żeby wystawić też poza fazą kolejności ten znacznik tam dołożyć, także naprawdę bardzo dobra gra w kontrolę terenu, gdzie ona daje nam jednocześnie i punkt na koniec gry, jak również dodatkowe akcje w czasie rozgrywki, jeżeli kontrolujemy jakieś dobre dzielnice. Także Godfather numer 9, 8, Pan Lodowego Ogrodu, gra, która polega na tym, że też bierzemy frakcję pewną, która różni się od innych frakcji, ogólnie jesteśmy bogiem na planecie Midgard.
i staramy się kontrolować tereny, żeby przede wszystkim zdobywać punkty zwycięstwa, a niektórzy z tych bogów wręcz muszą kontrolować swoje terytoria, żeby wygrać grę bez nawet liczenia punktów. Także są cele dla każdej frakcji inne. Właśnie niektóre polegają na tym, że musimy przez określoną liczbę tur określone terytorium kontrolować. Także tam też jest tak ciągłe ciśnienie, ciągłe przesuwanie swoich wojsk, ciągłe miętolenie figurkami po to, żeby mieć tą przewagę, żeby zdobyć konkretne terytoria, które nas interesują. Poza tym bardzo dobra gra i Polska, to trzeba zaznaczyć. Mój numer 7 jest to Mytotopia, nieco zapomniana gra od Martina Wallace'a, niezbyt ładna gra, ale mechanicznie naprawdę się broni. Zdobywamy terytoria na mapie przez wystawianie naszych znaczników, jest tam taka ciekawa mechanika dokładania właśnie swoich wojsk i dodatkową akcją na początku, której możemy wywołać wojnę, która daje nam te terytorium, tak? Więc póki nie wywołamy tej wojny, to jakby jest pojedynek. Kto więcej wyłoży tych znaczników, może ktoś wyrównać do mnie, może mnie przebić i dopiero wywołanie wojny oznacza rozstrzygnięcie i zabranie tego terytorium. A terytorium, co jest ciekawe, daje mi kartę, której będę mógł używać w czasie następnych tur, żeby wykonywać inne akcje. To może mi dać zboże, żeby wyżywić moje wojska, to może mi dawać kolejne wojska. Ogólnie rzecz biorąc, dużo możliwości i też dostajemy punkty zwycięstwa za te terytoria. Czyli nie dość, że mamy kartę, która konkretnie mi daje te umiejętności specjalne, które ma te właśnie pole na planszy i do tego jeszcze punkty. Także bardzo fajna rzecz, bo czujemy, że mamy pewne przywiązanie do tego terytorium. Chcemy mieć konkretną kartę, bo ona daje konkretne rzeczy, zdobywamy terytorium, one daje nam też lepszą pozycję do obrony naszych ziem, także bardzo fajna mechanika. Mytotopia, mam nadzieję, że będzie jakaś nowsza edycja tej gry, bo stara po prostu była brzydka i stosunkowo mało elegancka, przez co nawet już nie mamy w kolekcji, ale bardzo mam dobre wspomnienia z rozgrywek w Mytotopie. Mój numer 6 jest to Sztuka Wojny, wydana w Polsce przez Fox Games. Tylko i łącznie dwuosobowa gra, gdzie będziemy planowali kretami nasze akcje na planszy, gdzie rozgrywać się bitwy, gdzie zdobywać przewagi. I mamy karty oznaczone pewnymi cyframi, które oznaczają, jaką mamy siłę militarną. Kto wygra z jaką przewagą, tyle figurek dołoży na planszy. No i później widzimy, jakie prowincje nam punktują, gdzie chcemy zdobyć przewagę, a możemy zagrać jakąś kartę, która powiedzmy nawet będzie zerem, tak? Ale też musimy ją zagrać. Jednocześnie oddajemy te terytorium, które mniej nas interesuje przeciwnikowi, także jest takie bardzo ciekawe przyciąganie liny. Jeżeli na przykład graliście w Geisze od naszej księgarni, to jest nieco podobna gra. Tylko że nie mamy jako tako terenów, tak? Zdobywamy tylko na te wpływy u naszych gejsz, ale też jest ciągłe przeciąganie liny przez zagrywanie kart w konkretne miejsca, żeby wyliczać, gdzie mogę te przewagi zdobyć. Także bardzo fajna gra Area Control. Ja na pewno chcę sobie ją przypomnieć. Bardzo, bardzo dawno nie grałem, ale bardzo Sztukę Wojny doceniam i lubię. Także to był numer 6. Przechodzimy do piątki. Są to Cyklady. Gra, która już w podstawowej wersji jest całkiem dobry, Maria Control, gdzie jakby zadaniem głównym jest zdobycie pól z metropolią, ale możemy tę metropolię po prostu też zbudować. Ale zazwyczaj jest tak, że jedną budujemy, a jedną zabieramy przeciwnikowi i wtedy gra się kończy. Cyklady z dodatkiem Tytanii, bo to właśnie jest mój numer 5 teraz z dodatkiem, robią tę grę jeszcze moim zdaniem ciekawszą rzecz taką, że jeszcze bardziej nam zależy na kontroli terenów, bo mamy tych naszych Tytanów, którzy mogą poza kolejką niejako za pieniądze ruszać się po planszy, więc nasze wojska są dużo bardziej mobilne i dużo bardziej nam zależy, żeby chronić danych terytoriów, bo możemy tam mieć różnego rodzaju na przykład artefakty albo budynki, które jak nam ktoś zabierze, to albo wygra grę, albo będzie miał dużą przewagę przez posiadanie artefaktów. Jeżeli zdobędzie wszystkie artefakty, to też wygra grę. Więc mamy takie kluczowe punkty na mapie, które chcemy chronić i czuję taką dużą presję w Cykladach z Tytanami, żeby właśnie te konkretne terytoria chronić. Także Cyklady z Tytanami, mój numer 5. Mój numer 4 jest to gra kolejna, której nie mam. I wiele osób też nie może niestety jej mieć, bo ona już nie będzie dodrukowywana. Jest to Świat Dysku Unmorpork. Gra, powiedziałbym, że nieco chaotyczna, nieco lekka można powiedzieć, bo wszystko odbywa się przez zagrywanie kart, plus są pewne losowe wydarzenia na planszy. I tam też właśnie celem gry często jest zdobycie konkretnych terytoriów, w zależności jaką jakby funkcję, jakiego lidera ukrytego dostajemy na początku, to musimy osiągnąć, tak? I wielu z nich musi kontrolować terytoria. I tam naprawdę też jest takie przeciąganie liny, czyli ktoś mi tu zabierze przewagę, to ja robię przewagę, to ja
zagram jakąś kartę, która znowu mi da przewagę, czy może odpuszczę to terytorium, bo widzę, że on ma tutaj dużo, dużo swoich agentów, także przenoszę się do innej dzielnicy. Także ciągłe przyciąganie liny, ciągłe walka o terytoria, także Armored Pork, świat dysku. Szkoda troszkę, że ta gra już nie wychodzi, bo mimo, że ja tam mam pewne problemy z nią ze względu na to, że ona jest nieco właśnie, może nie losowa, ale chaotyczna, ale na pewno bym chętnie w to zagrał, jakby była taka sposobność. Mój numer 3 są to Zakazane Gwiazdy, czyli gra ze świata Warhammera 40 tysięcy. Tutaj autor wymyślił sobie, jak zrobić grę z dużą negatywną interakcją, bez takiego zamulania, bez spowalniania rozgrywki. Mamy bardzo małą planszę, bardzo małą galaktykę, jak na ilość figurek, jednostek, jakie możemy tam wybudować. Także od pierwszej rundy bijemy się o te terytoria, zdobywamy konkretne planety i celem głównym tutaj też jest zdobycie pewnych planet, które zawierają nasze znaczniki zadań. Także na początku te znaczniki są rozkładane albo według scenariusza, jak mamy opisane w instrukcji, albo po prostu możemy zabawić się w własne wybieranie, wtedy każdy gracz gdzieś na swoich planetach ukrywa te znaczniki misji przed innymi graczami. No i ciągła walka, ciągłe przepychanie się, ciągłe zdobywanie kolejnych planet, które dają nam też kolejne surowce do budowy wojsk. No i ten cel główny, na który ciągle patrzymy, czyli dana planeta, którą chcę zająć, albo którą chcę ochronić, ponieważ już widzę, że lecą w moim kierunku i muszę powstrzymać zakończenie gry do czasu, aż ja zdobędę jego terytorium. Także świetna gra, Zakazane Gwiazdy, jedna na pewno z moich ulubionych. Numer 2 jest to Shogun. Gra, którą rozgrywamy, można powiedzieć, przez 2 lata. Czy ta gra zajmuje oczywiście to około, powiedzmy, 3 godziny, ale jest to spisane na 2 lata, ponieważ mamy wiosna, jesień, zimę, lato, tak? Zima to ogólnie jest moment, kiedy się musimy wyżywić, nasze wojska, ale oczywiście też musimy zobaczyć, ile tych terytoriów mamy. Terytoria mogą dawać nam punkty, na tych terytoriach mamy zamki, mamy teatry, w których chcemy zdobywać przewagi na danych terytoriach, więc tutaj jest też taki fajny aspekt jakby ustawiania priorytetów dla tego, co chcemy chronić, co chcemy zdobyć, co chcemy wybudować. I jednocześnie, ze względu na to, że plansza jest w takim fajnym kształcie, ona jest taka bardzo wąska, to są takie pola, powiedziałbym, kluczowe. Czyli widzę ewidentnie, że muszę te wąskie gardło tutaj ochronić, muszę mieć tutaj dużo wojska, ponieważ jeżeli ochronię to miejsce, to dany gracz, na przykład żółty, nie będzie w stanie mi zagrozić, bo chronię tego punktu. A naokoło mapy on będzie miał za daleko, bo tam też ma kolejnego gracza, z którym prowadzi wojny, więc muszę chronić mojego terytorium. Także nie dość, że punkty, nie dość, że takie strategiczne podejście do tego, gdzie rozłożyć nasze wojska, gdzie przesuwać nasze wojska, no to naprawdę to jest bardzo dobra gra. Jedna z najlepszych nadal gier. Też podejrzewam, że przydałaby się może jakaś nowa, odświeżona wersja z może troszkę ładniejszą grafiką, ale nadal Shogun całkiem nieźle się prezentuje i jest bardzo elegancką grą, więc polecam Wam, jeżeli szukacie takiej gry z kontrolą terenu. I mój numer 1, gra, która wywołuje u mnie najwięcej emocji, jeżeli chodzi o kontrolę terenu. Jest to Chaos w Starym Świecie, gra, w której naprawdę przez całą grę ja siedzę i liczę sobie te przewagi. Liczę, gdzie zdobędę punkty, gdzie będę miał wystarczającą ilość figurek, żeby nie wiem, zdobyć te znaczniki plądrowania, żeby zniszczyć tą prowincję, bo to daje dużo punktów. W czasie rozgrywki też punktujemy na bieżąco za dominację na danych terytoriach, więc nie dość, że musimy mieć więcej od przeciwników, to jeszcze musimy mieć więcej niż pewien stopień jakby obrony danego terytorium, więc ciągle zastanawiamy się, czy ta ilość moich figurek, ilość moich wojsk jest wystarczająca. Także kombinujemy, przesuwamy, przyzywamy nowe jednostki, walczymy z innymi graczami, zagrywamy karty ciągle, które zwiększają opór, albo zmniejszają opór danego terytorium, albo które, nie wiem, pozwalają na to, żeby dane terytorium nie było punktowane w tej turze, więc wszyscy inni przenoszą się do innego terytorium. Jestem bogiem krwi, który ma za zadanie jakby niszczyć inne jednostki, żeby też wygrać grę przez postęp zagrożenia, więc zagrywam karty, które utrzymują tego gracza w tym terytorium, żeby nie mógł uciec, także masa fajnej strategii, takiego dużego ciśnienia moim zdaniem na kontrolę terenu na planszy. Także to jest moje 10, a nawet troszkę więcej z rezerwą gier, które mi wpadły w oko, jeżeli chodzi o kontrolę terenu, Area Control, Area Influence, niezależnie jakby w którym kierunku to idzie.
Powiedzcie w komentarzach, jakich gier wam tu zabrakło, jakie są wasze ulubione gry z kontrolą terenu. Ja chętnie przeczytam i na pewno sprawdzę, bo to jest mój ulubiony gatunek gier, więc na pewno gdzieś tam sobie będę notował, tak gdy nawet jeżeli znam tytuł, ale wtedy się dowiem wam, że naprawdę dalej warto w te gry zagrać. Także na dzisiaj to będzie tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Do następnego. Hej.